Rozwiąż równanie cosinus 3x plus pi drugich równa się pierwiastek z 3 przez 2. Aby rozwiązać tego typu równanie, musimy znaleźć argument, czyli kąt, dla którego cosinus wynosi pierwiastek z 3 przez 2. Możemy poszukać w tablicach i znajdziemy tam, że cosinus 30 stopni wynosi pierwiastek z 3 przez 2. W ten sposób dostajemy właściwie pierwsze rozwiązanie. Widzimy, że nasz kąt musi wynosić 30 stopni. Przy czym 30 stopni zamienimy sobie na radiany i zastanawiamy się pi, czyli 180, na ile części trzeba podzielić, żeby dostać 30. Oczywiście na 6 części, czyli pierwsze nasze rozwiązanie będzie wyglądało w ten sposób. Nasz kąt, czyli 3x plus pi drugich, musi wynosić 30 stopni, czyli pi szóstych. Przy czym okres dla kosinusa wynosi 2pi, czyli dodamy tu jeszcze 2kpi, gdzie k jest liczbą całkowitą, dlatego że wiemy, że kosinus ciągnie się od minus nieskończoności do nieskończoności, czyli również takie równanie będzie miało nieskończenie wiele rozwiązań. W ten sposób możemy zapisać te wszystkie rozwiązania. W tym równaniu niewiadomą jest x. Obliczmy stąd x. Przeniesiemy pi drugich na prawą stronę i dostaniemy 3x równa się pi szóstych minus pi drugich, oczywiście plus 2kpi. Teraz, aby to obliczyć, sprowadzamy do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie 6, czyli mamy pi szóstych odjąć 3 szóste pi. Czyli dostaniemy, że 3x równa się minus 2 szóste, czyli możemy już skrócić, że to będzie minus 1 trzecia pi. Teraz wystarczy już tylko podzielić obustronnie przez 3 i dostaniemy x. Czyli po lewej stronie zostanie nam x. Pamiętamy, że dzielenie przez 3 to jest to samo, co mnożenie przez 1 trzecią. Czyli mamy minus 1 trzecia razy 1 trzecia. Dostaniemy minus 1 dziewiąta, czyli napiszemy pi dziewiątych. I to również dzielimy przez 3, czyli dostaniemy plus 2 trzecie kpi. To jest nasze pierwsze rozwiązanie. Jednak nie jest to jedyne rozwiązanie tego równania. Zobaczmy, gdzie znajdziemy drugie rozwiązanie. Naszkicujmy sobie wykres funkcji kosinus. Taki prosty rysunek. Wystarczy nam w przedziale od 0 do 2pi. Tu sobie zaznaczymy jeszcze pi drugich i 3 drugie pi. Kosinus zaczyna się w jedynce. Tutaj mamy jedynkę, potem mamy 0, minus 1, 0 i 1. Szkicujemy nasz wykres. I widzimy, że wartość pierwiastek z 3 przez 2 rzeczywiście jest dla pi szóstych. Zaznaczmy sobie te pi szóstych. Znowu pi dzielimy na 6 części, czyli to będzie jedna krateczka. Czyli tutaj mamy wartość pierwiastek z 3 przez 2. Ale jak narysujemy prostą o równaniu y równa się pierwiastek z 3 przez 2, to widzimy, że w przedziale od 0 do 2pi jeszcze w jednym miejscu przecina nam ta prosta nasz wykres. Tu jest to miejsce. Pamiętajmy, że funkcja kosinus w tym przedziale jest idealnie symetryczna. Czyli tu zaczęliśmy od wierzchołka, tutaj był wierzchołek. O tyle, ile przesunęliśmy się tutaj w stronę prawą, żeby dostać się do argumentu pi szóstych, to o tyle samo musimy się teraz z naszego wierzchołka przesunąć w lewo, żeby dostać się do argumentu, dla którego wartość również będzie wynosiła pierwiastek z 3 przez 2. No to zobaczmy, ile tu będzie. W wierzchołku był argument 2pi, czyli żeby policzyć ten argument, to od 2pi musimy przesunąć się o pi szóstych w lewo, czyli będziemy odejmować pi szóstych. I to jest nasze drugie rozwiązanie. Oczywiście pamiętamy, że kosinus jest funkcją od minus nieskończoności do nieskończoności, czyli musimy uwzględnić wszystkie wyniki, czyli znowu dodamy plus 2kpi.
Stąd dostaniemy, że nasz kąt, czyli 3x plus pi drugich, musi wynosić 2pi minus pi szóstych. Może sprowadźmy to do wspólnego mianownika, czyli mamy 12 szóstych pi minus pi szóstych. I pamiętamy, że należy tu dodać 2k pi. Gdzie oczywiście k jest liczbą całkowitą. Mamy to już raz zapisane, nie ma potrzeby, żeby drugi raz to zapisywać. I w tym równaniu naszą niewiadomą jest x, więc musimy tego x-a wyliczyć. Zostawimy sobie po lewej stronie 3x. Po prawej było 12 szóstych minus 1 szósta, czyli mamy 11 szóstych pi. I pi drugich przerzucamy na prawą stronę, czyli dostaniemy minus pi drugich. Oczywiście plus 2k pi. Uprośćmy wyrażenie. Znowu musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie 6, czyli mamy 11 szóstych pi minus 3 szóste pi plus 2k pi. W takim razie odejmujemy 11 szóstych minus 3 szóste. Dostajemy 8 szóstych pi plus 2k pi. I teraz wystarczy już tylko podzielić przez 3. Po lewej stronie zostaje nam x. Tutaj pamiętamy, że dzielenie przez 3 to jest mnożenie przez 1 trzecią, czyli dostaniemy 8 osiemnastych plus 2 trzecie k pi. Możemy jeszcze skrócić 8 osiemnastych na 2, czyli dostaniemy x równe 4 dziewiąte plus 2 trzecie k pi.